Zmienna ilościowa, która przyjmuje wyniki tylko i wyłącznie liczbowe, może zostać konwertowana, zmieniona na nową zmienną według przyjętych przez nas kryteriów. I teraz można ją przekodować, rekodować na nową zmienną, która będzie przyjmowała wartości 1, 2, 3, dowolne przez nas przyjęte lub pewne określenia słowne, które my sobie sami oczywiście zdefiniujemy. Jeżeli tutaj przykładowo analizowaną zbiorowością jest grupa 100 studentów, to jest oczywiście taka baza, nazwijmy, treningowa, możemy zakwalifikować wiek przykładowych studentów jako studentów w wieku do 24 lat włącznie i od 25 kolejnych skończonych lat w górę. Tych, którzy ukończyli maksymalnie 24 lata, możemy nazwać jako młodzi, a tych, którzy mają powyżej 25 lat, możemy uznać za grupę osób starszych. Więc jeśli my na przykład nie wiemy, jakie mamy wyniki, oczywiście zawsze możemy zbadać częstości występowania tych wariantów. Czyli będzie opcja pokaż częstości dla wskazanej zmiennej. Statystyk w ogóle nie musimy tutaj analizować. I jeżeli w ten sposób dowiemy się, jakie wyniki my mamy tej badanej cechy, no to wiemy, że my przyjmiemy, odgórnie przez nas będzie przyjęte, że te osoby do 24 lat przyjmiemy za wariant młody, nowej zmiennej, a osoby, które są w wieku od 25 lat w górę, zakwalifikujemy do grupy osób starszych. To jest przyjęte przeze mnie odgórnie takie przy założenie. No i teraz możemy rekodować wybraną zmienną ilościową na drugą zmienną, która będzie miała charakter, nawet bym powiedziała, porządkowy, ponieważ wariant młodszy można uporządkować z wariantem starszym według kryterium przyjętego wieku. Ewentualnie zależy, kto jak to kwalifikuje, można zakodować jako zmienną nominalną, bo albo ktoś jest w grupie osób młodszych, albo w grupie starszych, czyli to jest rozróżnienie tylko na dwie kategorie. Jeżeli bezpiecznie chcemy rekodować, czyli stworzyć najlepiej jest nową zmienną na podstawie zmiennej ilościowej, to najbezpieczniej wybrać tutaj opcję przekształcenia rekoduj na inne zmienne, wybrać tą zmienną, stworzyć nazwę nowej zmiennej, która nas interesuje. Tutaj wzięłam taką losową nazwę i możemy zakwalifikować, dodając etykietę i jak kliknę zmień, to tutaj ze znaku zapytania stworzy mi się zapis, który będzie nazwą docelowej zmiennej wynikowej, która powstanie, ale zanim kliknę OK, muszę zdefiniować, co jest wariantem wejściowym i co jest wariantem końcowym. Jeżeli sobie przyjmę, że oczywiście zmienna wiek przyjmuje wartości ilościowe i przyjmę sobie, że osoby od 18 roku do 24 roku będą nazwane jako osoby młode, czyli na przykład właśnie tak jak miałam wpisane młodzi, to mogę sobie pomóc, że od wartości najmniejszej do podanej, czyli jeżeli nie już chcę po prostu zamknąć się na wyniku 24, to wpisuję zakres od 18 do 24 włącznie, albo zaznaczam opcję od najmniejszej do podanej wpisanej jako 24. Jeżeli kliknę teraz opcję dodaj, tu jest wpisane do 24 włącznie i będzie się nazywało młodzi. Musimy pamiętać oczywiście, na zaznaczeniu tej opcji zmienne wynikowe są typu łańcuchowego, czyli są po prostu słowem, wyrażeniem, łańcuchem znaków. Kliknę sobie dodaj, to pokazuje, że w języku angielskim oczywiście, że od najmniejszej do 24 będzie to przekształcone, takie określenie źródłowe, liczbowe, na wynikowe w postaci łańcucha symboli o nazwie młodzi. Jeżeli wiem, że chcę mieć drugą grupę osób starszych i one będą kwalifikowane od 25 lat w górę, to mogę zaznaczyć tutaj zakres od 25 do tej najwyższej 38, ale bym musiała wiedzieć, ile tutaj na końcu mamy, czyli musiałabym wpisać na przykład z klawiatury 38, napisać, że wynikiem ma być słowo określenie starsi lub ewentualnie zaznaczyć opcję tutaj uruchomić od podanej do największej. Czyli jak tu jest do 24 włącznie,
No to kolejna kategoria jest od 25 w górę lub ewentualnie wszystkie pozostałe wartości. Jeżeli teraz zrobię opcję dodaj, to mam dopisane dwa warianty dla każdego źródła, jaki jest wynik. Jeżeli to wszystko już ładnie sobie pokodujemy, jak przyjęliśmy sobie to odgórnie wcześniej, klikamy dalej i oczywiście można dołożyć sobie warunek dotyczący wyboru obserwacji. Ja pokazuję to w najprostszym wariancie, więc jeszcze bez tego nałożonego warunku. I jeżeli kliknę teraz OK, do naszej bazy zostanie dopisana nowa zmienna o nazwie grupa 222, cokolwiek to byśmy ją nie nazwali, zawsze ją można zmienić. I na podstawie zmiennej wiek, gdzie wyniki do 24 będą zakwalifikowane jako młodzi w nowej zmiennej i od 25 do najwyższej będą zakwalifikowane jako starsze, to w naszej bazie powstała dopisana nowa zmienna o nazwie, którą sobie przyjęliśmy. Oczywiście można ją zmienić tutaj na nową, można zmienić również jej etykietę. Ale to zakwalifikowanie może nam pomóc później do dalszych naszych badań statystycznych. Według przyjętego kryterium po prostu przekształciliśmy zmienną ilościową na zmienną kategoryczną. Tutaj raczej na skali nominalnej, ponieważ albo ktoś jest w grupie młodszych, albo starszych i niekoniecznie możemy nadać porządek. Kwestia jak dla mnie to uznaniowa. Ja oczywiście zapraszam Was do oglądania pozostałych moich filmów z tej playlisty. Wszystkie filmy są, jak wiadomo, na YouTubie za darmo.